Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. No i kochani, wracamy do naszego story. I tak jak powiedziałem w odcinku Timberborn, od poniedziałku niestety Danganronpa będzie na tydzień zawieszona. Będzie tylko jeden odcinek dziennie. Dlaczego? Wyjaśniłem w Timberbornie. Resztę znajdziecie na Discordzie i na stronie. Tak więc, no dobra, kontynuujmy, bo odcinek będzie 20-minutowy tylko i wyłącznie. Niestety nie mam czasu, a chciałbym jeszcze pójść spać, jest godzina w ogóle 2:37, a ja to nagrywam. Dobra. A, zadałem sobie tyle trudu, żeby zrobić ci tę herbatę, a ty chciałaś czegoś jeszcze? Tak, zdaję sobie sprawę, że to może być trochę kłopotliwe. Nawet w kawiarniach, które oferują odpowiednią herbatę mleczną, zawsze jest droższa niż zwykła herbata z mlekiem. Oczywiście przygotowanie zajmuje więcej czasu. Ale... czemu w ogóle zawracać sobie głową tworzeniem menu, jeżeli nie zamierzasz zaoferować jak najwyższej jakości? Cóż... właściwie nie mamy menu. To nie ma znaczenia. Pospiesz się i przynieś mi to, co prosiłam, wieprzu. Co? Okej, twoja mała świnka zaraz ci to przyniesie? Uwielbiam wybierać presję. Zachowałaś się teraz jak zupełnie inna osoba. O kurwa, naprawdę ci odjebało. Wiedziałem, że jest w niej coś niepokojącego, kiedy ją poznałem. Nie chciałbym mieć jej za wroga. Rany. Ona jest naprawdę przerażająca. Drzwi jadalni gwałtownie się otworzyły i wpadł jeden ze spóźnionych przybyszów. Ale... złe wieści, ludzie. Przed nami jest tajemnica. Co się stało? Wygląda na to, że Byakuya nie chce opuścić swojego pokoju. Stałem tam naciskając w kółko jego dzwonek od drzwi, ale on nigdy się nie pokazał. Może po prostu nie było go tam? Chciałbym, żeby tak było, ale martwię się, że coś mogło mu się stać. Co miał przez to na myśli? Nie musiał nic więcej mówić. Wszyscy dokładnie rozumieli, co to może oznaczać. To chyba dobry pomysł, żebyśmy się wszyscy rozeszli i poszukali i poszli go szukać. Och, właśnie miałem zasugerować to samo. Przestań podporządkowywać się wszystkim. Dobra, pójdę jeszcze raz sprawdzić jego pokój. Będę stukać w ten dzwonek, dopóki nie dostanę odpowiedzi. Bardzo dobrze. Wtedy reszta z nas może pójść sprawdzić inne pomieszczenia. To zanim będzie, no wiesz, za późno. W każdym razie musimy zrobić wszystko, aby znaleźć Byakuya. Więc gdzie Byakuya mógł się udać? Może znów pora sprawdzić pierwsze piętro szkoły? Ja obstawiam, że on jest w bibliotece. Celestia, nie pomożesz nam szukać Byakuyi? Jeszcze nie piłam swojej herbaty. A? Dopóki moje pragnienie nie zostanie zaspokojone, nie mam ochoty niczego robić. Jeśli ci tak spieszno, możesz powiedzieć Hipumiemu, żeby się streszczał. Okej. Ale czy nie jesteś trochę samolubna? Zobaczmy, czy Hipumi tu jest. Hipumi, streszczaj się. Panie Negi, co się stało? Cóż, nikt nie widział Byakuyi dziś rano, więc postanowiliśmy go poszukać. Co? To nie brzmi dobrze. Jednak ta mała świnka musi wykonać bojowe zadanie, aby dostarczyć mojej pani odpowiednią mleczną herbatę. Zaszczycić tak niegodnego wieprza takim zaszczytem. Będę ci służył całym sercem i duszą. Okej, życzę powodzenia. Hipumi stworzył sobie przerażająco dziwną, alternatywną rzeczywistość. No, Hipumi, to by to ładnie odpierdzieliło. Dobra, ja bym sprawdził jednak tą bibliotekę.
Zobaczmy, gdzie mógł się podziać biedny, biedny Byakuya. Ej, Toko, spędzasz czas z Chiną? No? O, masz z tym jakiś problem? Nie. Coś mogło się stać, prawda? Bywanie samemu w takiej chwili może być niebezpieczne. Więc wystraszyłaś się i chciałaś pozostać blisko Chiny. Chyba każdy ma jakieś łagodne oblicze. Tak długo jak jestem ze sportowym osiłkiem, jeśli coś się wydarzy, jestem pewna, że rzuci się bez zastanowienia i mnie obroni. O? Podsłuchiwałeś? Okropne. Jesteś po prostu okropny. Padaj, ty bezpański kocie. Serio? Toko. Ej, Chyna, masz coś? Nie, to nie ma sensu. Wciąż wale w jego drzwi nic. No już, otwieraj. Ostrożnie, wyważysz drzwi, jak będziesz uderzać w nie tak mocno. A, spokojnie, to nic w porównaniu z tym, co mogłaby zrobić Sakura. Sakura jest naprawdę niesamowita, wiesz? Gdyby chciała, mogłaby rozwalić te drzwi na kawałki. Rozumiem. Cóż, ona jest ostateczną mistrzynią sztuk walki. Właściwie mogłaby to zrobić. Pukam wystarczająco długo. Jestem całkowicie pewna, że go tu nie ma. Dobra, myślę, że masz rację. Pójdę się za nim rozejrzeć. W porządku, powodzenia. Dobra, znajdźmy wejście na pierwsze piętro, bo zrobiłem kółko. I zgubiłem się delikatnie mówiąc. Dobra, pierwsze piętro było chyba... Właśnie, czemu to jest zamknięte? Bramę blokuje przejście do schodów. Zastanawiam się, czy to się kiedyś otworzy. Ale to nie było przypadkiem... To nie było przypadkiem to wejście na pierwsze piętro, bo już nie pamiętam. A nie, dobra, tutaj było to wejście. Ale no właśnie, to gdzie prowadzi tam ta brama? To jest dziwne. Tam do czerwonego punktu wejść nie chcemy. Tu jest wejście na piętro. Tu jest wejście na piętro. Nie. Więc też pomyślałeś, żeby tu przyjść. A? Sorry. Jeśli pomyślisz, czym Byakuya był tak zainteresowany wczoraj, prawdopodobnie zgadniesz, gdzie on teraz jest, prawda? Czym tak Byakuya był zainteresowany? No ci powiem, biblioteką oczywiście. Czekajcie, to była klasa 2. A my szukamy biblioteki, tutaj. Osnem raczej nie był zainteresowany. Kiedy otworzyłem drzwi do biblioteki i zajrzałem do środka, krzyknąłem ze zdziwienia. Byakuya? Zmyślałem, że jest martwy. Ze wszystkich myśli, które chodziły mi po głowie, to zdecydowanie nie była jedna z nich. Hej, co ty robisz? Łowię ryby. A na co ci to wygląda? Próbuję czytać, więc jeśli mógłbyś, bądź ciszej. O, wybacz. Czekaj, nie! Co ty tutaj robisz? Wszyscy się martwili, szukaliśmy cię. Ktoś cię o to prosił? Bo wiesz, mieliśmy się spotykać rano na śniadaniu. Złożyliśmy obietnicę. Obietnicę? Czy nie mogę tu przez chwilę pobyć w ciszy i spokoju? Byakuya zatrzasnął książkę i powoli wstał, zgrabnie i cicho niczym cień. W międzyczasie reszta musiała usłyszeć mój krzyk i zaczęła się schodzić jeden po drugim. Byakuya, więc tu się ukrywałeś? Stary, co ty kurde robisz? Byliśmy bardzo zmartwieni.
Cóż, nie mieliście powodu. Właśnie czytałem. Nigdy wcześniej nie czytałem tak szorstkiej powieści, ale może jeszcze okazać się użyteczna. Co czytałeś? Pewną tajemniczą powieść. Czekaj, więc chcesz użyć tego, co się tam uczysz, żeby później nas zdradzić? Nie bądź głupi. Ta. To tylko ciekawostka, którą warto zapamiętać. Ta. Co? Jeśli zdecyduje się zaatakować, oczywiście wymyślę coś oryginalnego. W przeciwnym razie to nasza gra będzie okropnie nudna, nieprawdaż? Nieczęsto zdarza się brać udział w grze o tak wysokiej stawce i tak wielkim napięciu. Więc jeśli masz zamiar to zrobić, musisz się najpierw upewnić, że zapewnisz ekscytującą rozrywkę. Jego słowa sprawiły, że dreszcz przeszedł po moimi po plecach. Gdy to mówił, na jego twarzy pojawił się drobny uśmiech. Wyglądał, jakby naprawdę dobrze się bawił. Dobrze się bawił w tę szaloną grę o zabijaniu. O co ci kurwa chodzi? Grę? Popierdolone. Ale to jest gra. Jest to gra na śmierć i życie, w której może być tylko jeden zwycięzca. To wszystko. On ma rację. To gra o sumie zerowej. O? Jest to część teorii gier, schemat matematyczny. Teorii gier, to przez co teraz przechodzimy, nazywane jest grą o sumie zerowej. W tego typu grach, aby jedna osoba coś zyskała, inna koniecznie musi coś stracić. Innymi słowy, jest to sytuacja, w której uczestnicy muszą konkurować o stanowisko lub różnego rodzaju zasoby. Masz na myśli coś w stylu meczu eliminacyjnego. Egzaminy wstępne, turnieje sportowe, oferty pracy. Większość takich interakcji społecznych należy do tej kategorii. Każdy musi walczyć, aby coś zdobyć, co jest ograniczone. Aby osiągnąć sukces, ktoś inny musi odnieść porażkę. Dotyczy to również życia szkolnego, któremu byliśmy tu poddani. W tym przypadku... naszym ograniczonym zasobem jest to, że tylko jedno z nas może stać się winnym. Tak, więc ta gra została zaprojektowana od początku, aby zmusić kogoś z nas do próby pokonania wszystkich innych. Nie mogli mieć tego na myśli. Dlatego tak ważna jest adaptacja. Gdyby ci, którzy chcą uciec, mieli tak po prostu zniknąć, nie byłoby powodu, aby kontynuować tę grę. Ale dlaczego miałbym przestać grać? To jest bardzo zabawne. Znowu się uśmiechnął. Ten uśmiech był pełen złych zamiarów. To zmieniło jego wyraz twarzy w coś nieludzkiego. Brzmi to tak, jakbyś nie uznawał nawet możliwości przegranej. Zgadza się? Oczywiście. Nie mówisz tak jak inni. Dokładnie tego oczekiwałam od dziedzica Togamich. To po prostu zwykła arogancja, prawda? Mówisz tak, ale co jeśli ty skończysz martwy? Nie będę martwy. To zwyczajnie niemożliwe. Za kogo ty się kurwa uważasz? Nie mogę w to uwierzyć. Uwierzyć w co? Że taki niewyedukowany, bezużyteczny śmieć bez mózgu jak ty przetrwał tak długo. Zapierdolę się! Tak jak już mówiłem, nie umrę. Ciągle to powtarzasz, ale... Nie próbujesz się z nim kłócić. Nie próbuj się z nim kłócić. Dla niego pojęcie przegranej po prostu nie istnieje. W końcu jest ostatecznym dziedzicem. Chłopcem wychowanym na sukces od dnia urodzenia. Uważa, że zwycięstwo jest jego przeznaczeniem i tak też żył z tym przekonaniem. Testy i wyzwania są dla niego jedynie sposobami na zwycięstwo. Nawet jeśli jest to sytuacja życia i śmierci.
Czyż nie, Byakuya? Przynajmniej jedno z was wydaje się rozumieć. To dlatego, że jestem taka jak ty. Gry są po to, aby je wygrywać. Próbujesz zasugerować, że jesteśmy na tym samym poziomie? Zamknij te wulgarne usta. Dobrze, dobrze. Naprawdę przepraszam. W każdym razie, pozwólcie, że coś wam powiem. Wszyscy musicie się bardziej postarać. Jeśli przeciwnik nie da z siebie wszystkiego, gdzie w tym rozrywka dla mnie? To przerażające patrzeć na to w ten sposób. O? To nie jest gra. Nasze życie jest zagrożone, wiesz? Zabijanie własnych przyjaciół, to... To koszmarne. Kogo? Przyjaciół? A? Nie jesteśmy przyjaciółmi. Wręcz przeciwnie. Rywalizujemy, jesteśmy wrogami. Ale no wiesz... Ale co? Przestań narzucać mi tę niezgodność, po prostu zaakceptuj to, co ci mówię. Tak? Jeśli masz coś do powiedzenia, to mów. W przeciwnym razie nie próbuj się odzywać. Przepraszam. Ej, frajerze. Znęcasz się nad ludźmi, którzy nie potrafią się bronić? Chcesz spróbować ze mną? A, więc wróciliście do udawania przyjaciół, he? Jak długo ten cyrk jeszcze potrwa? Pierdol się! Wszystko na co cię stać? Szkoda, że marnujesz swój oddech na taki pusty bełkot. Koniec! Jesteś kurwa martwy! Czekaj, uspokój się! Jestem spokojny! To niby jest bycie spokojnym? Poza tym, nie mam zamiaru dłużej z wami przebywać. Współpraca podczas gry eliminacyjnej to... Cóż, szczerze mówiąc, to strata czasu. A ja nienawidzę tracić czasu. Strata czasu? Nie ma mowy o organizowaniu przyjaznych grupowych posiłków. Ktoś mógłby łatwo zatruć nasze jedzenie. Wolałbym nie zostać częścią ostatniej wieczerzy. Przestań gadać, jakbyś był w jakimś pieprzonym filmie. Mówię tylko, że ostatecznie wszyscy możecie robić, co tylko zechcecie. Żegnam. Bez patrzenia w tył, Byakuya wyszedł. Nie mogliśmy nic zrobić, by go powstrzymać. Jego sposób myślenia wykraczał poza granice tego, co reszta z nas mogłoby pojąć. Czy on mówił poważnie o tym wszystkim? Tak, bez wątpienia. Więc jebać go! Ale on być może się nie mylił. To znaczy nie mam pewności, że ktoś nie zatruje naszego jedzenia. Ej, no weź, ty też, Toko? Cóż, pewnie nikogo by to nie obchodziło, gdybym odeszła, prawda? Założę się, że wszyscy chcecie, żebym odeszła. Wszyscy myślicie, że jestem obrzydliwa. Nikt z nas tak nie myśli. Po prostu myślisz, że tak nie myślisz. Wiem, że niektórzy lubią bawić się w ofiary, ale to jest po prostu przesada. Myślisz, że nie wiem, ale ja wiem. Chcesz, żebym odeszła. Jestem pewna, że reszta z was chce tego samego, prawda? Toko, czekaj! Pozwól jej odejść. Kiedy już tak zacznie, nic jej nie przywróci. Ostatecznie nasze śniadanie zakończyło się bez odpowiedzi na żadne pytania. Wszyscy wrócili do swoich pokoi. Rany, jestem już zmęczony. Ale nie ma czasu, żeby robić sobie wolne. Muszę się zbierać. Czas wolny. Moi drodzy, no i czas wolny ogarniemy sobie już w następnym odcinku. Ja wiem, że są 20 minutówki, ale
No tak jakoś wyszło, no. Niestety jutrzejszy odcinek również będzie 20-minutowy, więc musicie się przyzwyczaić. Widzę, że no osoba jest oglądalność na Danganronpie, dlatego no staram się ją podtrzymywać ile wlezie. No ale też nie mogę robić czegoś na przekór sobie, no jeżeli wam się to nie podoba, no to i ja mam mniejsze chęci do nagrywania tego, no ale zrobimy Danganronpę do końca na pewno, bo sam jestem ciekaw dalszej historii w Akademii Szczytu Nadziei. Dobra moi drodzy, trzymajcie się, grał dla was Shiro, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmów. Hej, hej!